Yo, cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie, no nie stoję już pod moim domkiem. Mam troszeczkę na koncie, też możecie sobie zauważyć w sumie. Co do domku, nie mam go już, tak jak pewnie niektórzy się domyślają. Ale mam nowy samochód, tak, mam nowy samochód. Udało mi się wykampić w salonie dosłownie 5 minut temu. Dokładnie, jest to Remus. Jest to Remus, okej, a więc udajmy się teraz do tunera. Tak, chcę sobie od razu go zrobić, no, jeżeli chodzi tutaj o wizu. Także wizu od razu tutaj do niego wsadzimy. Do tego zamontujemy lampki. Tak, dzisiaj dokładnie, no, wszystko się dzieje teraz na bieżąco. Dokładnie niedawno zostały wprowadzone nowe lampy. Mianowicie 5 nowych rodzajów lamp. Także pojedziemy sobie od razu do tego wozu, sobie nowe lampki założymy. Najprawdopodobniej wsadzimy upy, bo to też musi oczywiście siąść. Mam nadzieję, że na wszystko mi starczy. Tak jak powiedziałem, domek udało mi się spieniężyć. Szukam czegoś nowego. Troszeczkę też, jeżeli chodzi o samochody, się zmieni, bo wystawiłem jeszcze poza Jesterem i Buffalo, wystawiłem również Elegy. Tak miałem je robić na 2.2, lecz stwierdziłem, że no strasznie, ale to strasznie mało nim jeżdżę. Już wolę na przykład jechać moim Emperorem niż tak naprawdę Elegy. Także Elegy pójdzie w kolejne ręce. Miałem go też dosyć długo, także też tam w sumie jakoś wiele nie wsadzałem do tego Elegy, także dużo stratny nie będę, a sobie po prostu wymienię samochód na te nowe, co teraz weszły. Tak jak w sumie większość pewnie wie, Lexusa jeszcze nie ma, choć nie wiem, jak to oglądacie, może się już pojawił. Lexusa na ten moment jeszcze nie ma. Do tego wleciała BMW-czka E38 Oracle, o ile się nie mylę, którą też najprawdopodobniej uda mi się dzisiaj zakupić, przynajmniej będę chciał ją po prostu dzisiaj zakupić. Mam nadzieję, że ta czynność mi się uda. O kurde, jak widzę teraz tą kolejkę, to aż mnie boli. I teraz pytanie, czy autko, to co mam, jest już tam na podglądzie, czy ja będę widział? No nie. No i teraz pytanie, jak ja mam je stuningować? Niezbyt ciekawie, wam powiem. Także ja się zastanawiam, czy po prostu sobie tutaj wizu nie zrobić, jak będzie dostępny podgląd, bo tak też na wariata nie będę tego robił. Także to sobie chyba na ten moment odpuścimy. Skoczmy sobie do innego tunera, bo tak jak widzicie, to jest kolejka. Sprawdźmy sobie tunerzy. Mamy WSF Prezesa, także skoczmy sobie do Prezesa. Od razu WSF zamontujemy sobie lampki, felgi oraz oczywiście upy, a po prostu wizualkę zrobimy sobie w którymś z następnych odcinków, bo to nie ucieknie, a tak naprawdę nie chcę też dwa razy montować wizu. Na ten moment również na serwerze jest 17.50, od 17.30 trwają licytacje, tak, licytacje aut z zerowań, także też troszeczkę mniej ludzi na samych drogach jest, choć no niecałe 800 ludzi na serwerze. Delikatne lagi są, tutaj też nowa, w sensie nowa praca, nowa stara praca, Lawet, był taki malutki rework, pewnie też sobie jakieś coś tam nagramy z tego, choć też nie obiecuję, bo jakoś zbytnio mnie Lawety nie pociągają. A jeżeli tutaj chodzi o Remusa, to dobrze wiecie, że chciałem go kupić, udało mi się go kupić, tak jak powiedziałem, w salonie. Użyłem sobie bonu, miałem bon na 10 tysięcy, czyli w sumie wyszedłem, zapłaciłem ile za niego, za 160 tysięcy. Kosztowało mnie to tyle, co tak naprawdę właśnie Remus za jakieś 10 dni, bo nie oszukujmy się, ale ceny pospadają. Tak jak w sumie w większości samochodów, jak kupujecie samochód w salonie, tak naprawdę on jest już tam minus 10, 15, 20 tysięcy mniej wart. Także tutaj udało mi się te 10 tysięcy zbić, więc no przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się wyjść na to zero, chociaż czy mi jest to potrzebne? Raczej nie, bo te samochody, które robię tak już rzeczywiście od zera, tak jak właśnie Sultan, tak jak no Heliona w sumie też robiłem od zera, ale tutaj na Helionie naprawdę mogłem sporą sumę zarobić, w sumie zarobiłem i tak naprawdę wymieniłem go na takiego samego. Także tutaj też nie mam jakoś zbytnio za złe sobie, że tak postąpiłem. No ale co tam jeszcze robiliśmy? Robiliśmy zederkę, której na pewno nie oddam, bo zederka to totalny kosmos. Tak samo myślę, że będzie mi się ciężko rozstać właśnie z EXO, które również posiadam od 1.6. Było to chyba, o ile się nie mylę, czyste EXO, nawet bez tuningu wizualnego. Także tutaj też podejrzewam, że raczej tak zostanie. O, tutaj widzę, że ktoś mi chce sprzedać Remusa. Podziękujemy oczywiście. Masz na dopkę do Elegy? Nie, tu już nawet nie będę odpisywał, bo tak jak powiedziałem, furki są tylko i wyłącznie na sprzedaż, nie na żadną wymianę. Teraz pytanie, tunerzy Ocean Flats. To lecimy sobie na Ocean Flats i za momencik zamontujemy sobie tu upę. Też się zastanawiam nad felgami. Co do felg, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, co by tu tak sensownie pasowało, ale to pewnie sobie już zobaczymy u samego tunera na stanowisku, jak to się prezentuje. A co do ID? No nie, też nic ciekawego, także tutaj też rejestrację obowiązkowo będziemy sobie musieli zamontować. Siemaneczko, UP1,
2, 3, 4 i felgi damy sobie, dajmy sobie tu gotóweczką i co do felg, te 10,82 zobaczymy. No i dobra, mamy importy, potwierdź, dzięki wielkie, no i zobaczmy, jak to się teraz będzie prezentować. Mam nadzieję tylko, że mi na nowe lampy starczy, bo tak naprawdę to miałem nie montować UPA 4, ale już stwierdziłem, że full to full. No powiem wam, że tutaj jak opadło to na glebę, całkiem fajnie to wygląda. Uruchamiamy silnik, spuszczamy ręczny. No kurczę, to spójrz ten ręczny, o. I sprawdźmy, jak to teraz lata. W sumie nawet nie sprawdzałem VMAX-u, jaki to ma, nie zwróciłem uwagi. O kurde, ale to trze. Jest naprawdę fajnie niziutko. Przyspieszenie jak na 1.6 też całkiem okej, widzę. Kurde, no. Już myślałem, że przydzwonię. Tutaj jeszcze patrzę na godzinkę, bo o 22.00 zaczynają się kolejne tak naprawdę premie do zarobków, z których na pewno sobie skorzystam. Troszeczkę na kopalni sobie posiedzę. Już tam parę ładnych ton posiadam, także będzie oczywiście na tuningi tych nowych furek. Bo w sumie teoretycznie po sprzedaży tych trzech samochodów powinien mieć w okolicach 1,5 miliona. Także podejrzewam, że na wszystkie fury, które chcę sobie zrobić, uda mi się. I teraz patrzcie, mamy zupełnie coś nowego. Tylko sobie wypłacę kasiorę. Okej, okay, mamy 180 tysięcy. Nie za dużo. To już jest naprawdę mój full, moje wszystkie oszczędności, także więcej kasy nie mam. Mamy całkowicie nowy panel. I mamy teoretycznie podgląd, jak te lampy będą wyglądać. Rzeczywiście. No. Nie no, teraz to kozak w sumie z tym. Dobra, przejdźmy sobie do tych nowych lamp. Co my tu mamy z tych nowych? One tu są pewnie... Tak, mamy Colgate'y. Sprawdźmy sobie te Colgate'y. Przetestujemy sobie od razu, bo czemu by nie? Ładnie to wygląda, całkiem ciekawie. Lecz mam chyba inne oczekiwania co do tego samochodu. Lawendy, no lawendy też nie. Nie tutaj bynajmniej. Akwamaryny, kurde, no też to ciekawie wygląda. Niebiańskie, no te niebiańskie też niczego sobie. No i mój faworyt, rubinowa róża, podgląd. Tylko pytanie, czy do tego samochodu... No i kurde, no właśnie, to mi się gryzie. Tu mi się te rubinki gryzą. W sensie rubinki, ta róża. No i co teraz? Te Colgate'y też w sumie nie są złe, a kosztują tylko 150 tysięcy. Może sobie zrobić takie Colgate'y? Tylko znowu jaki kolor do tego wozu. A chciałem na pewno coś z tych nowych wsadzić. Albo te lawendy. Te lawendy do tego jakiś ciekawy kolorek. No i kurde, mam ogromny dylemat. Nawet nie wiecie jak bardzo duży. Dobra, mogę tego żałować, ale dajmy te Colgate'y. Będzie tutaj pasta do zębów. Czemu by nie? Zamontuj, akceptuj. Tak, mamy Colgate, do tego dorzućmy sobie oczywiście licznik, też Colgate. Gdzie jest Colgate? Mamy tutaj, zamontuj, akceptuj. No i zostało mi 15 016. Kurde, no wykosztowałem się. No ale sprawdźmy, musimy oczywiście jeszcze furę pomalować. Tutaj totalnie nie mam pomysłu co do kolorku, ale no przejdźmy i zerknijmy, co tu tak naprawdę możemy wykombinować. Kurde, źle sobie stanąłem, o. Ustawmy się tak. No na pewno coś ten deseń musi siąść. Nie wiem, spróbujmy coś takiego. No kurde. I teraz pytanie, czy robić dół czarny? Zobaczmy, jakby to wyglądało albo z takim szarym. Kurczę, no też nie wygląda to źle. Zostawmy tak na razie, zostawmy. Później sobie może jeszcze popróbuję inaczej to pomalować. Ale włączmy sobie światełka. Nie no kurde, powiem wam, że myślałem, że to naprawdę będzie gorzej wyglądać. Ej, no ładne te lampki. Jak za 150 tysięcy? Kurde, robi to robotę, szczerze powiedziawszy. Także przetestujmy sobie jeszcze tylko jedną rzecz, bo tak jak mówię, nie zwracałem na to uwagi. Przetestujmy sobie VMAX. Tak, chcę sobie przetestować VMAX z UPem. Tylko no tutaj nigdzie się zbytnio nie rozpędzimy. I to mnie delikatnie boli. Sprawdźmy, tu też nie. No pewnie będziemy sobie musieli zjechać tam na sam dół i na głównej tam trasie polecieć, bo tutaj te wyskoki no delikatnie utrudniają nam jakiekolwiek rozpędzenie się. I spróbujmy, ile to leci. Mam nadzieję, że ze 160. O kurde. Co? Ja tego opanować nie mogłem. Ej, widzieliście to? Jeszcze raz, ja się nie rozpędziłem jeszcze do VMAX-a. To ta fura w salonie kosztowała mnie 160 tysięcy, czajcie? To jest 1.6, przypominam. Tylko no opanować to jest ciężko, szczerze powiedziawszy. 200. Kosmos. Kosmos i jeszcze raz kosmos. Jak za 160 tysięcy wsadzenie UPów robi to VMAX 200? No kozak. Zamontujemy tu oczywiście jeszcze szyby oraz tuning wizualny i naprawdę będzie niezła kosa. Wow. To auto mnie teraz zadziwiło, no i stało się też w sumie, mogę powiedzieć, jednym z ulubionych na serwerze na pewno, bo podoba mi się bardzo, no ale gdzieś tam jeszcze tą BMW-eczkę E38 też muszę dorwać, nie ukrywam tego, bo też mnie rajcuje. A więc co, to była tyle
końcu jakiś, myślę, dłuższy odcinek niż te 7 minut. Mam nadzieję, że to około 10 chociaż wyjdzie. Mamy już coś grubszego, grubsze tuningi. Zamontuję sobie, nie wiem, czy poza odcinkiem, czy na następnym odcinku, tuning wizualny oczywiście do Remusa i będziemy lecieć dalej z silnikami. A więc co? To było na tyle. Strzelcie oczywiście łapkę do góry, na dole komentarz, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby kolejne odcinki was nie ominęły. No i widzimy się w następnych produkcjach. Na razie, cześć, siemka.